Ja nie myślę, że możemy, pani dyrektor, dojść do tego momentu, w którym chciałbym podkreślić to, że na to dzisiejsze symboliczne otwarcie muzeum przygotowaliśmy specjalny prezent, upominek dla naszej instytucji kultury. Przysłowiowym kwiatem będzie portret Marii Józefy, żony Augusta III, polskiego króla, który wielokrotnie we Wschowie gościł i wraz ze swoim ojcem Augustem II wykonywali wiele królewskich czynności nie w Warszawie, stolicy Polski, a we Wschowie, przez co uczynili Wschowę taką drugą nieoficjalną stolicą w tych czasach saskich. No i portret królewskiej małżonki, ostatniej królowej Polski, trafia dzisiaj do zasobów muzeum i jest już przygotowany do oglądania. W odpowiednim momencie zobaczycie Państwo w oryginale już w zaaranżowanej wystawie. Jest to grafika, która wzorowana jest, czyli inspiracją do niej jest portret Marii Józefy, czyli obraz olejny znajdujący się w Wilanowie. No, nie stać nas było, może nie mieliśmy jeszcze takich wpływów, żeby pozyskać obraz z muzeum w Wilanowie, natomiast cieszymy się grafiką, która, jak już wymieniliśmy poglądy z panią dyrektor, ma taką zaletę i wartość edukacyjną, że królowa na grafice jest w stroju polskim, natomiast na prezentowanym w tej chwili obrazie w stroju europejskim. To dla wartości edukacyjnych, myślę, też ma znaczenie i to tak symbolicznie pani dyrektor przekazuje w ręce pani i pracowników muzeum, aby kolejny szczegół, kolejny element podkreślający ten królewski charakter naszego miasta, te lata świetności był w naszych zasobach.